Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to ta myśl. Jezus znał tę myśl, która sprowadziła apostołów do grzechu, to znaczy do egoistycznego poszukiwania odpowiedzi na pytanie, kto jest największy. I zobaczcie, to tak jest w życiu z Jezusem, że On zna tę myśl w nas. Tę myśl, którą nieraz boimy się wypowiedzieć, tę myśl, która prowadzi nas nieraz do grzechu, tę myśl, której nikt nie zna, bo wszystkie nasze czyny przecież mają początek w myślach. Jezus ją zna. Jezus zna tę myśl i jesteśmy w stanie, w momencie, kiedy ta myśl się pojawia, która może nas doprowadzić do grzechu, takiego czy innego, ta myśl może zostać przez nas jakby ucięta w zarodku, tak? Czyli my możemy zwrócić się do Pana, bo On zna tę myśl, by On ją od nas zabrał, by nas uratował, by sprawił, że nie zgrzeszymy, nie upadniemy. Tego nas dzisiaj uczy Słowo Boże. I niech na tę walkę z tymi myślami, które prowadzą nas do zła, błogosławi nas Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen.